Felix Dyczkowski, tata jego ekscelencji, przyszedł na świat 11 listopada 1900 roku. Nie urodził się w wolnej Polsce. Czy wspominał czasy swojego dzieciństwa? Niezbyt często. Niezbyt często. No bo rzeczywiście to przypadło jeszcze w czasie zaborów. Dlatego, kiedy Piłsudski zaczął tworzyć regiony, aby przywrócić Polsce niepodległość, tato minął jeszcze 18 lat. Chodził jeszcze do szkoły. Oczywiście rodzice się na pewno nie pozwolili. Dlatego ze szkoły uciekł z wojska do regionu i walczył z legionarzem, przeszedł całą klasę aż do wolnej Polski. Kto to jeszcze wspomina? Inni, jak już dzieci, nie wspomnieli różne. Pomnik przed naszą szkołą. Ufundowany przez Kęczan w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem jest symbolem dążenia Polaków do wolności. Co tata księdza biskupa mówił na jego temat? To znaczy na temat pomnika czy pomnika? No, jako wieloletni burmistrz kęcki i który był po prostu zakochany w naszych Kętach, poświęcił im tyle czasu, także nam czasem tego czasu odebrał po to, żeby poświęcić je miastu. Także każda jakaś rzecz podkreślająca godność naszego miasta, historię naszą, w której on tak bardzo uczestniczył, bardzo sobie cenił. On po nauce w Szkole Powszechnej w Kętach, gimnazjum w Zakładzie Księży Salezjan w Oświęcimiu, Felix Dyczkowski uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Kętach, które ukończył maturą w 1919 roku. Co tata księdza biskupa wspominał z czasów, kiedy Polska odzyskała niepodległość? No, to znaczy tak, trzeba by wziąć niepodległość po zaborach, w której odzyskaniu brał bardzo czynny udział, wbrew rodzicom, kiedy uciekł po prostu ze szkoły do wojska, jakoś tam okłamał tych przyjmujących, bo na pewno go pytali, czy ma 18 lat, a nie miał 18 lat. Musiał jakoś tam wzbujać dosyć na tym, że mu się udało, że przyjęli go. No i później znowuż 39 rok, niewola i po niewoli, to znaczy chciał w 39 roku, w czasie wojny, kiedy już sprawa była beznadziejna, bo zdradziecki nóż w plecy wbił nam Związek Radziecki, napadł nas, mimo że zawarł z nami traktat pokojowy. Generał Kleber, który był ostatnim dowódcą ojca, zwołał na apelu wszystkich żołnierzy, oświadczył: nie ma sensu narażać waszego życia bez celu, beznadziejnie. Jesteście zbyt drodzy Polsce, przydacie się Polsce jeszcze na pewno, dlatego zwalniam was z przysięgi i każdy, kto może, jak może, niech trafia do siebie, do domu. Ojciec jednak ze swoją kompanią kęcką, której przewodził, chciał się przebić do Rumunii i na zachodzie dalej walczyć o Polskę. Niestety na samej granicy otoczyli ich Niemcy, dostał się do niewoli i przez 5 lat przebywał w obozie jenieckim w Bawarii. O tym obozie trochę opowiadał, ale nie za bardzo, bo to niemiłe chwile, nie bardzo chciał tego wspominać. Natomiast taką wyjątkowo radosną chwilę, w pewnym momencie patrzą ci strażnicy Niemcy, zaczynają gdzieś jakoś tak się szybciej poruszać, znikają, wreszcie wszyscy żołnierze niemieccy zniknęli, a tu już na obóz wali cały oddział amerykańskich czołgów. No więc radość olbrzymia wśród jeńców, że koniec niewoli, ponieważ najstarszym rangą w tym obozie był kontradmirał marynarki wojennej Unruk. Prosili go, żeby jako najwyższy rangą w tym obozie przywitał
tych Amerykanów, dowódcę amerykańskiego. Kontrardynał Unruh przemówił piękną angielszczyzną, w odpowiedzi na co dowódca jednostki amerykańskiej odpowiadał mu piękną polszczyzną. Także to był moment szczególnie wzruszający naszych jeńców, którzy przez ponad 5 lat pozbawieni byli wolności. I stąd ten moment odzyskania wolności bardzo radosny. Proponowali mu tam na zachodzie różne stanowiska. Powiedział nie, ja jestem Polakiem, ja mam w Polsce żonę i dzieci, moje miejsce jest w Polsce. Tłumaczyli mu, słuchaj, komuniści tych wszystkich, którzy z zachodu przychodzą, to albo wysyłają na Sybir, albo od razu wykańczają. Musisz się liczyć z tym, że możesz zginąć. Powiedział, wszystko jedno, wracam. Wrócił. Ponieważ jednak w Kętach był bardzo ceniony, dlatego komuniści nie odważyli się go szykanować i w Kętach cieszył się dużą wolnością. I przez dłuższy czas był burmistrzem Kent, ale kiedy komuna się już bardzo umocniła, zwolnili go z tego burmistrzostwa i przejął to człowiek partyjny. Także miał dwa razy okazję cieszyć się z odzyskanej wolności. Raz po zakończeniu zaborów, a drugi raz w 1945 roku. Na początku Felix Dyczkowski był nauczycielem w szkole w Osieku. Od września 1920 roku do 1949 pracował w naszej szkole. Wiemy, że to była sześcioklasowa szkoła męska. Jakiego przedmiotu uczył nasz patron? Nasz patron uczył matematyki i chwalił się, nie bez podstawy, że najgorszego durnia potrafi matematyki nauczyć, że będzie tyle razy mu powtarzał, aż wreszcie zrozumie. Ale miał ogromny żal, jeżeli któryś z uczniów po kilku powtórkach powiedział, że już rozumie, a nie rozumiał. Oto ojciec miał wielki żal. Coś jeszcze wspominał z tamtych lat? Proszę? Czy coś jeszcze wspominał z tamtych lat? Z tamtych lat? Nie, raczej do tamtych specjalnie nie wracał pamięcią. Felix Dyczkowski, tata jego ekscelencji, ukończył szkołę podchorążych w Grudziądzu i został awansowany do stopnia podporucznika. Miał wtedy 29 lat. Dlaczego, będąc nauczycielem, związał się ze sprawami wojskowymi? No, jako legionista, prawda, to już miał pewną tradycję za tym. Poza tym, no, on był bardzo gorącym patriotą, więc na wszelki wypadek, żeby móc jeszcze w tej roli służyć ojczyźnie, skończył tę szkołę podoficerską. No i jakkolwiek nauczyciel, ale był zawsze zapraszany na te uroczystości wojskowe. W Wadowicach stała brygada podhalańska z tych kapeluszach z piórami i często go zapraszali na te uroczystości, zawsze mnie zabierał na te uroczystości. No i bardzo mi imponował generał Galica, dowódca tej brygady podhalańskiej. Taki rasowy góral z takim dowcipem góralskim, bardzo się ładnie prezentował w tym stroju podhalańskim. Kiedy już był na emeryturze, to zawsze wieczór z małżonką szli na spacer w stronę Kuźnic. Kiedyś pani generałowa poczuła się nie za bardzo, mówi, słuchaj, to dzisiaj ty już sam pójdź na spacer, ja zostanę w domu. Jak pan generał się pokazał na ulicy bez żony, od razu koledzy myśli, jak pojawili się jak spod ziemi i zamiast na spacer pan generał trafił do takiej fajnej knajpki u Poraja, gdzie były bardzo smaczne przekąski, bardzo smaczne napiteczności.
No i w tym gronie i przy tych napitecznościach tak im czas szybko przebiegł, że nie zauważyli, że już 12 w nocy, dopiero pora i zwrócił uwagę, że już musi zamykać, a pani generałowa przerażona, coś się stało. A może jakiś wypadek, dzwoni do szpitala, czy takiego nie ma. Nie ma. Coś się mogło z nim stać. Wreszcie generał o 12 w nocy zjawia się w szampańskim humorze i wiecie, wtedy pani generałowa cały ten strach wylała w postaci ostrej reprymendy. Pan generał był człowiekiem wielkiej kultury. Kto inny to by jej odpłacił pięknym za nadobne, doszłoby do awantury i przez 2-3 tygodnie byłyby dni milczenia, ale pan generał zareagował inaczej. Uklęknął przed krzyżem, złożył pobożnie ręce i mówi: Panie Jezu, ja wiem, Ty byłeś biczowany, Ty byłeś cierniem koronowany, Ty byłeś krzyżowany, ale żonaty to Ty nie byłeś. Sytuacja od razu się rozładowała i to później często powtarzali, jak się im udało uniknąć awantury. Od wybuchu II wojny światowej, od września 1939 do roku 1945, nauka została zawieszona. Prosimy Jego Ekscelencję, aby opowiedział nam o służbie wojskowej, działaniach wojskowych swojego taty w okresie II wojny światowej. No więc, jak wam powiedziałem, szedł z frontem od pierwszego dnia. Jego kompanię od razu postawili tutaj na granicy niemieckiej. No i z tą kompanią szedł cały czas przez cały marsz bojowy. Pierwsze bardzo poważne zadanie, jakie otrzymała ta jego kompania, to tu na tym nasypie kolejowym koło Bierunia Starego kazali mu zlikwidować ten karabin maszynowy niemiecki. Trudno było do niego podejść, bo to było na równinie, a jednak potrafili się tak podkraść, że ich Niemcy nie zauważyli i karabin maszynowy zlikwidowali, czym oddali dużą posługę całej armii, bo dalej armia mogła się posuwać bezpiecznie. Było to bardzo niebezpieczne zadanie, także przy takim karabinie maszynowym mogli wszyscy zginąć. Tymczasem ojcu udało się tak szczęśliwie ich poprowadzić, że nikt nie zginął. W dowód wdzięczności na rynku w Starym Bieroniu postawili im pomnik i tam są wypisane wszystkie nazwiska tych żołnierzy i nazwisko mojego ojca, którzy wtedy walczyli. I za to i za późniejsze działania wojenne otrzymał najwyższe odznaczenie wojskowe, krzyż Virtuti Militari. No i niestety doszedł aż na Podlasie. Jak powiedziałem, wtedy Związek Radziecki zdradziecko, zupełnie niespodziewanie uderzył. Także dalsza obrona nie miała sensu i generał Kleberg, żeby nie dopuścić do bezsensownego rozlewu krwi, zwolnił ich z przysięgi i pozwolił im na własną rękę iść, gdzie uważają za słuszne. Jak powiedziałem, tato chciał się przebić na Rumunię, wysłał przed sobą czujkę zwiadowców, i ci zwiadowcy napotkali na Niemców. Otworzyli ogień do tych Niemców, kilku Niemców zastrzelili. I wtedy dowódca niemiecki, ponieważ to był duży oddział niemiecki, nie mieli szans zwyciężyć, wziął ich do niewoli i kazał tych żołnierzy rozstrzelać. Ojciec bardzo boleśnie przeżył ten moment. Musiał on i cała kompania patrzeć na rozstrzelanie swoich kolegów. Także to był tragiczny dzień
zakończenia wojny dla niego, bo od tego momentu został wzięty do niewoli i umieszczony w obozie niemieckim oficerskim w Bawarii. I tam do końca wojny już przebył. Także już dalej nie miał możliwości walczyć. A jak rodzina zniosła rozłąkę? No więc to było dla nas bardzo bolesne. Dzieciństwo moje było bardzo radosne, bardzo szczęśliwe. Nauczyciele wtedy nieźle zarabiali, także w domu luksusu nie było, ale był dostatek. Atmosfera w domu była cudowna. Także do szóstego roku życia cieszyłem się bardzo życiem rodzinnym i w szóstym roku życia nagle z tego ojciec dostaje nakaz do wojska, na front. I to było dla nas bardzo bolesne przeżycie. Żegnaliśmy go ze łzami, no bo byliśmy świadomi, że możemy go już więcej nie zobaczyć. Wszedł na front. Ale Bogu dzięki, przeżył całą wojnę i wrócił cały. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1946-1947 Felix Dyczkowski był burmistrzem Kent. Doprowadził wówczas do rozbudowy naszej szkoły, budując jej drugie piętro. Czy ksiądz biskup był wówczas uczniem tej szkoły? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ile starania go to kosztowało, bo to tam państwo na naukę zbyt szczodobliwe nie jest, także walczył o te pieniądze. Gdziekolwiek mógł, skądkolwiek mógł, brał te subwencje, pomoce finansowe, bo to było jednak poważne posunięcie. Nasza szkoła to jest bardzo duży budynek i dobudowanie tego piętra to rzeczywiście było dużym osiągnięciem. Z tym, że tylko początkowo wtedy tu byłem w tej szkole, bo później przenieśli nas do tego budynku za torami kolejowymi, tam gdzie później było liceum pedagogiczne, co tam teraz jest, to nie umiem powiedzieć, i resztę tych lat licealnych skończyłem już w tamtym budynku. Wiemy, że w tym samym czasie tata księdza biskupa był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Czy pamięta ksiądz biskup akcje ratownicze, w których udział brał tata? No więc tato... Tak? Dziękuję, dziękuję. Więc ojciec był prezesem Straży Pożarnej, tak, że do akcji go nie barali, szanowali go bardzo. I dlatego tylko w wyjątkowych sytuacjach szedł, kiedy sprawa była specjalnie skomplikowana, kiedy trzeba było stukać do różnych instytucji o pomoc, ale jako prezes to zazwyczaj nie brał udziału w akcjach przeciwpożarowych. Felix Dyczkowski grał na skrzypcach. Czy zaszczepił w księdzu i siostrze Marii zamiłowanie do muzyki? No więc chciał mnie uczyć na tych skrzypcach, ale mi to jakoś nie pasowało. Jakoś nie czułem specjalnego pociągu do skrzypiec. Marysia, siostra, uczyła się na pianinie, na fortepianie. Także ona została przy tym fortepianie, a ja się przerzuciłem na gitarę i to bardzo szczęśliwie, ponieważ byłem duszpasterzem akademickim. Przez 22 lata wykładałem na uczelni, wakacje spędzałem na obozach z młodzieżą, to ta gitara się bardzo przydawała i nawet jako biskup na spotkaniach z młodzieżą to zawsze grałem na gitarze. Także kiedy jacyś narzeczeni szli do kancelarii załatwiać sprawy ślubne i ksiądz się zapytał, który biskup was zbierzmował, to zawsze odpowiadali ten od gitary. Felix Dyczkowski pracował w liceum ogólnokształcącym, a potem od 1951 roku przez ponad 20 lat w liceum pedagogicznym. W tym samym czasie, pracując w kole muzycznym,
starał się, aby w Kętach powstała szkoła muzyczna. Czy zna ksiądz biskup osoby, które uczył Feliks Tyczkowski? Więc rzeczywiście bardzo chciał stworzyć tą szkołę. Bardzo chciał umożliwić kęckiej młodzieży uczenie się gry na różnych instrumentach. Sekretarką jego bardzo sympatyczną, bardzo oddaną szkołę była pani Piskorczykowa. Tych nauczycieli muzycznych to już nie potrafię wyliczyć. I rzeczywiście to się bardzo fajnie przyjęło. Co roku ta szkoła muzyczna organizowała koncerty, na które przychodzili bardzo chętnie nie tylko rodzice grających, ale i inni słuchacze. Także to wniosło dużą wartość w nasze Kęty, chociaż kosztowało go to dużo pracy. Miał tylko jedną sekretarkę i z finansami, i administracją, i załatwianiem spraw urzędowych. Musiał się osobiście zajmować, ale robił to z wielką chęcią, widząc, że młodzież chętnie z tej szkoły korzysta i że ujawniają się nowe talenty i że w Kętach będzie weselej. Tata jego ekscelencji był w Komitecie Odbudowy Pomnika Świętego Jana Kantego. Starał się, aby pomnik wybitnego kęczanina wrócił na rynek naszego miasta. Nie doczekał tego wydarzenia, bo zmarł w lipcu 1978 roku. Pomnik wrócił na rynek 3 maja 1992 roku, a ksiądz biskup brał udział w tej uroczystości i poświęcił nasz pomnik. Prosimy o wspomnienie tych wydarzeń. No więc bardzo było dla nas bolesne, kiedy Niemcy zlikwidowali ten pomnik. Po wojnie chciały Kęty go odbudować, ale władze komunistyczne nie pozwoliły. Także, że niestety nie udało się, dlatego ten pomnik postawiono koło kaplicy świętego Jana Kantego tam przy kościele. I dopiero wtedy, jak mówisz, wtedy dopiero można było ten pomnik postawić. Biedny ojciec stukał do wszystkich możliwych drzwi o pozwolenie. Często spotykał się ze strony władz komunistycznych z przykrościami, no i, ale mimo to nie rezygnował. Mimo to starał się. No i niestety nie doczekał już powrotu świętego Jana Kantego na rynek. Za to bardzo ucieszyłem się tym pomnikiem i w jego imieniu, i swoim, i naprawdę to była bardzo miła chwila, kiedy mogłem ten pomnik poświęcić. Od 2003 roku tata jego ekscelencji jest patronem naszego gimnazjum. Teraz przypomnieliśmy jego postać, ale mamy do księdza biskupa jeszcze kilka pytań, które zadała młodzież naszej szkoły. Pozwoli jego ekscelencja, że rozpocznę. Jakie ksiądz biskup ma pierwsze wspomnienie o swoim tacie? Pierwsze wspomnienia bardzo radosne. Bardzośmy się kochali. I atmosfera w domu była przemiła, radosna, bo jak powiedziałem, pensja nauczycielska była na tyle wysoka, że mógł zapewnić nam życie dostatnie. Rodzice bardzo się kochali, więc ta atmosfera była radosną. W tej atmosferze wyrastałem. I wiecie, naprawdę teraz nie potrafię powiedzieć, w jakim momencie ja już byłem na tyle świadomym dzieckiem i uświadomiłem sobie to. Natomiast pamiętam, że mieliśmy takiego kota, który zawsze pchał się do mojego wózeczka, kładł się koło mnie. Rodzice go wyrzucali, to on z powrotem przychodził, aż kiedyś ojciec dostał pięknego wilczura od dziadka. Bardzo mu się podobał ten wilczur, przyprowadził go do domu. Jak kot zobaczył tego psa, dał dyla przez okno i poszedł. I nie było go. Po 2 latach wyskoczył na okno, w pysku trzymał małego kotka. Zobaczył, że psa nie ma, a mamusia siedziała przy moim wózku.
podszedł do mamy, połasił się troszkę, wyskoczył na wózek, tego kotka położył przy mnie i odszedł i już więcej nie wrócił. Także, ale momentu, kiedy ja się byłem już na tyle dzieckiem dojrzałym, żeby wiedzieć, że to jest mój ojciec, to w tej chwili nie umiem powiedzieć. A gdzie mieszkała wasza rodzina? Nasza rodzina mieszkała na ulicy Wszystkich Świętych, w domu rodzinnym mojego ojca, domu, który ojciec przebudował solidnie, wybudował bardzo ładną werandę z balkonem i tam rodzina się zazwyczaj opalała. Kiedyś to opalanie przerwał nam kolega ojca, który był lotnikiem wojskowym, Kamiński, i tego, jak sobie wypił, to wtedy niesamowite rzeczy wyczyniał z tym samolotem. Potrafił przelecieć pod mostem. Kiedyś nasza rodzina opala się na balkonie, rodzice, ja, siostra, obydwie ciocie, jak on nas zobaczył, pikuje prosto na nas tym samolotem, więc wszystko uciekło w nogi z tego balkonu. Ja tylko nieśmiało spoza drzwi zerkałem, co będzie dalej, a on tuż przed domem wyrównał i odleciał szczęśliwie. Później walczył w Stanach Zjednoczonych jako pilot i kiedy samoloty Stanów Zjednoczonych bombardowały Oświęcim, z naszego domu było to pięknie widać, bo to w pełnym słońcu błyszczące te srebrne punkciki, i on eskortował bombowce. I jak tylko miał możliwość, przelatywał nad Kentami, wachlował skrzydłami, że to jest on, żebyśmy wiedzieli. Czy ojciec interesował się ocenami w szkole? Moimi? Nie musiał się interesować, no bo w tej samej szkole uczył. To już od razu wszystko wiedział. Zanim do domu przyszedłem, to już ojciec wszystko wiedział. No więc jak coś nie poszło, no to uwagi były bardzo krytyczne, spokojne, rzeczowe i wskazówka, jak na przyszłość to wszystko go ominąć. Także te sprawy załatwiał solidnie, ale bardzo kulturalnie. Czy ksiądz biskup był dumny ze swojego taty? Bardzo byłem dumny. Bardzo byłem dumny. I taki mały łebek, z dumą patrzyłem, jak ojciec defilował ze swoją kompanią na uroczystościach tutaj w Kętach. Jak no, później walczył w 1939 roku. Wszystkie te wiadomości przeżywałem bardzo głęboko. No i kiedy wrócił z krzyżem Virtuti Militari, to mi to bardzo imponowało, a przede wszystkim byłem mu ogromnie wdzięczny. Bardzo wielu wtedy nie wróciło. Kiedy im tam na zachodzie proponowano pensję i kiedy im powiedziano, tłumaczono, żeby do Polski nie wracali, bo to się może nieszczęśliwie skończyć, bo rzeczywiście tych przyjeżdżających z zachodu traktowano jako szpiegów i bardzo wielu z nich wywieziono na Sybir, kilku zginęło i ojciec wtedy nie dał się wystraszyć, wrócił do Polski. Wiecie, to przywitanie, jakie było radosne, ponieważ przyjechał pociągiem, najbliżej miał do cioci Heli, no i dzwoni mi od cioci Heli, że tatuś wrócił. Co za radosne spotkanie było. Jej, przeżyliśmy to obydwaj bardzo, bardzo radośnie, spłakaliśmy się serdecznie. No i odtąd już był razem z nami zawsze. Jak ojciec zareagował, gdy dowiedział się, że ksiądz biskup chce zostać kapłanem? No więc powiedział mi bardzo szczerze, wiesz, cieszyłbym się, gdybyś założył rodzinę, gdybym miał wnuki, no i gdybyś zrobił jakąś karierę.
naukową czy inną, ale to jest twoja wola. W pełni ją szanuję i dobrze się zastanów, bo to jest decyzja bardzo poważna, decyzja na całe życie. Zastanów się solidnie i jeżeli dojdziesz do wniosku, że to słuszna decyzja, no to już twoja sprawa. A jakie ma ksiądz biskup najmilsze wspomnienie o swoim tacie? Najmilsze wtedy, kiedyś by się spotkali, kiedy wrócił z tej wojny. To było bardzo radosne spotkanie. Zawsze, kiedy defilował ze swoją kompanią, byłem dumny, że to ojciec prowadzi, że ojciec jest dowódcą tej kompanii. No i a takie bardzo bolesne to wtedy, kiedy odszedł na wojnę, kiedy z mamusią, z siostrą żegnaliśmy go. No niepewni, czy jeszcze go kiedyś zobaczymy. Także to były takie szczególne momenty.